konsekwencje wyroku sądowego, a następnie decyzji marszałka Hołowni są... Tu nie ma czego negocjować. Panowie Wąsik i Kamiński nie są posłami. Ale nie będę rozwijał myśli, bo tu nie ma żadnych tajemnic ani zagadek w tym moim stwierdzeniu. Nie byłoby całego tego zamieszania, gdyby pan prezydent w 2015 roku nie zdecydował się na to wadliwe w sensie prawnym ułaskawienie panów Kamińskiego i Wąsika. Nazywając rzecz po imieniu, pan prezydent, mimo że sprawy sądowe pana Wąsika i pana Kamińskiego nie były zakończone, pan prezydent ich ułaskawił wyłącznie z jednego powodu. Ponieważ bardzo chciał, żeby te osoby, wówczas oskarżone, a dzisiaj skazane za nadużycie władzy, za działanie przeciwko ludziom przy użyciu narzędzi władzy, żeby te osoby mogły pełnić funkcje rządowe w tym samym obszarze, w którym działały w taki sposób, że zakończyło się to procesem sądowym i skazaniem. To, co dzisiaj jest największym problemem, to są konsekwencje tamtej decyzji prezydenta Dudy. Osobiście zaangażował autorytet Urzędu Prezydenta w to nieprawne ułaskawienie po to, aby ludzie, którzy nadużywali władzy, mogli dalej nadużywać. Sprawa panów Kamińskiego i Wąsika się nie skończyła. Sprawa panów Kamińskiego i Wąsika się zaczęła. To, co robili przez ostatnie 8 lat, także zasługuje na zainteresowanie organów ścigania. Gdyby nie prezydent Duda, nie mogliby użyć Pegasusa przeciwko działaczom opozycji. Nie mogliby nielegalnie inwigilować oponentów politycznych. Panowie Kamiński i Wąsik są bezpośrednio odpowiedzialni za to, że służby przez nich kierowane chroniły chory układ władzy. Korupcja, z jaką mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, jest w ogóle bezprecedensowa. Całe państwo zostało zorganizowane po to, żeby politycy partii rządzącej mogli zarabiać gigantyczne pieniądze. Nie widziałem panów Wąsika i Kamińskiego, aby aktywnie walczyli, będąc odpowiedzialnymi za działania antykorupcyjne. Wtedy, kiedy państwo polskie i pieniądze publiczne były rozkradane na skalę zupełnie niespotykaną. Więc chcę powiedzieć, że nie kwestionując w żadnym wypadku legalności tego ułaskawienia, bo wszystko na to wskazuje, że tym razem pan prezydent Duda ułaskawił prawidłowo panów Kamińskiego i Wąsika, to nie zmienia faktu, że panowie Wąsik i Kamiński będą odpowiadali za inne rzeczy. Których byliśmy świadkami, a których niektórych zaledwie się domyślamy właśnie w tych ostatnich 8 latach. Ja nie odpowiadam za plany PiSu i panów Kamińskiego i Wąsika, jeśli chodzi o awantury w Sejmie. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że te awantury, ta nieustanna destabilizacja państwa, to koncentrowanie uwagi milionów ludzi na sprawach właściwie drugorzędnych, wtedy, kiedy wokół nas i w Polsce, ale też na świecie dzieją się tak ważne rzeczy dla naszej przyszłości. To jest, my musimy ten spektakl oczywiście przerwać, kontrolować, uzbrajać państwo polskie przeciwko tego typu destabilizującym działaniom. Ale jeśli będą próbowali destabilizować, czy to w sali sejmowej, czy gdzie indziej, życie naszego państwa, to pierwszą bardzo surową oceną będzie ocena ludzi. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że Polki i Polacy chcieliby się zajmować czymś innym niż losami panów Wąsika i Kamińskiego.